Witamy wszystkich Państwa na konferencji prasowej Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. Jesteśmy dzisiaj w Łańcucie, żeby zaprezentować jedną z dwóch list powiatowych. List, które na Podkarpaciu, wierzymy w to, będą walczyć o to, aby realnie wpływać na życie polityczne w naszych małych ojczyznach. Ja oddaję w tym momencie głos koleżance Izabeli Pomykale, która zaprezentuje listy oraz poszczególne osoby kandydujące na tych listach. Dzień dobry, szanowni państwo. Udało nam się. Jesteśmy trzecią siłą, która startuje do Rady Powiatu Łańcuckiego. Udało nam się zarejestrować listy we wszystkich okręgach powiatowych. Wywodzimy się z różnych miejsc naszego powiatu. Zajmujemy się zawodowo różnymi rzeczami, ale łączy nas jedno. Łączy nas aktywność społeczna na różnych szczeblach, w różnych inicjatywach. I chcemy zmiany, pragniemy zmiany zarówno pokoleniowej, ale także kadrowej w samorządzie powiatu łańcuckiego. Samorząd traktujemy jako przydatne narzędzie do promocji naszego powiatu, a także rozwoju i wzrostu lokalnych społeczności, z których wywodzimy się i z których działamy. Nasz powiat to wciąż niewykorzystany potencjał, zarówno pod względem sportowym, turystycznym, edukacyjnym. Chcemy, by powiat łańcucki był postrzegany przez turystów nie tylko jako miejsce, gdzie można przyjechać do zamku i za chwilę pojechać zwiedzać coś innego, ale także chcemy stworzyć wspólną ofertę turystyczną i pokazać bogactwo naszego powiatu, które jest naszym zdaniem podstawą do rozwoju w tym zakresie. Oprócz diabła łańcuckiego, nasz powiat charakteryzują inne znane postaci, takie jak zapomniany olimpijczyk Wacław Kucharski, czy znany farmaceuta Ignacy Łukasiewicz, na których postaciach tak chcemy bazować i budować ofertę turystyczną naszego powiatu. Przedstawię teraz, poszczególni nasi kandydaci będą przedstawiać pokrótce postulaty, z którymi idziemy do Rady Powiatu. Teraz oddam głos pani Annie Styrnik. Dzień dobry państwu. Nazywam się Anna Styrnik, jestem nauczycielem i z wykształcenia biologiem. Dlatego moją działalność dla powiatu chciałabym poświęcić szkołom ponadpodstawowym w kształtowaniu do wartości. Wartości, które wiadomo w chwili obecnej przechyliły się troszkę w lewo, więc widzimy tu ogromną możliwość współpracy z radami rodziców. I to rodziców zapraszam do współpracy o kształt wychowania naszej młodzieży. Jednocześnie będąc biologiem mam dużo do powiedzenia w sprawie ekologii i chciałam tu państwu powiedzieć, że człowiek jest integralną osobą w ekosystemach i szalone rozwiązania Zielonego Ładu będą niewątpliwie mogły być poddane dyskusji. Jakie miejsce zajmuje tu obywatel, a jakie rolnik, któremu odbiera się prawo do użytkowania ziemi. Mam też duże doświadczenie w zakresie historii, która jest moją pasją. Pisałam wiele artykułów w lokalnej gazetce. I jeszcze chciałam państwu powiedzieć, że z punktu widzenia medycznego chciałabym zaprosić do debaty na temat dobrowolności szczepień dzieci. Dziękuję bardzo. Teraz o głos proszę Damiana Dąbka. Witam, dzień dobry. Nazywam się Damian Dąbek, jestem, można powiedzieć, budowlańcem, magistrem Politechniki Rzeszowskiej, jak również technikiem informatykiem. Chcę skupić się tutaj na kwestiach gospodarczych. Chcemy tak naprawdę skoordynować tutaj potencjały, jakie posiadamy w naszym powiecie, w tym celu, aby sektor publiczny wraz z sektorem prywatnym pobudzić do mocniejszego działania. Chcemy tutaj skupić się na stworzeniu platformy promującej takie działania. Będzie to baza danych inwestycyjnych w postaci elektronicznej, która będzie zawierała takie informacje o terenach, jakie posiadamy w naszym powiecie, do których zapraszamy inwestorów. Będzie to łatwy sposób komunikacji również przez media społecznościowe, bo cały nasz portfel, że tak powiem, terenów inwestycyjnych będzie przedstawiony w postaci elektronicznej. Myślę, że to będzie na pewno warte uwagi z naszej strony i zapraszam państwa również do śledzenia tych tematów. Dziękuję bardzo.
O aspektach sportowych powie Paweł Brusz. Dzień dobry Państwu. Brusz Paweł, kandydat do Rady Powiatu z okręgu drugiego. Dla nas ważnym elementem niewątpliwie jest sport, a mianowicie jego integracja środowiska sportowego oparta na rozwoju wszystkich podmiotów zajmujących się tym obszarem. W centrum tego obszaru, tego rozwoju chcemy postawić młodego sportowca, zapewnić mu jak najlepsze warunki do rozwoju. Na wczesnym etapie rozwoju, czy to ośrodków, czy tego właśnie młodego sportowca, dużą możliwość inspirowania do uprawiania tego sportu ma właśnie powiat przez organizację różnorakich imprez, festynów sportowych, wyjazdów na znaczące wydarzenia sportowe, czy również zapraszanie znanych osób na ziemię łańcucką do rozpromowania tego sportu. Rozwój młodzieży chcemy zapewnić również budując szkołę mistrzostwa sportowego w Łańcucie. Damy wsparcie klubom oraz nauczycielom wychowania fizycznego. Chcemy zadbać o rekreację, o wydłużenie, o dłuższą dostępność już obecnych obiektów oraz nowo powstających. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze o zabranie głosu kolejnego kandydata, Dariusza Górkę. Dzień dobry Państwu. Zdecydowaliśmy się na start, ponieważ chcemy przewietrzyć starostwo powiatowe ze starych ćwierćwiecznych układów. Chcemy nowej polityki, nowej jakości merytorycznej. Dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za zabranie głosu wszystkim kandydatom i teraz głos, na który wszyscy czekamy i za który dziękujemy, że zdecydował się przyjechać tutaj do nas na Podkarpacie, żeby wesprzeć nasz start w wyborach samorządowych, zarówno na szczeblach tych powiatowych, gminnych, ale również sejmikowych. Marszałek Krzysztof Bosak, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Ja przede wszystkim jestem wdzięczny całej ekipie, która stoi za mną, za to, że zmobilizowała się i wystawiła listę Konfederacji Bezpartyjnych Samorządowców do Rady Powiatu. W całym kraju startujemy do sejmików wojewódzkich. Tutaj nie został przedstawiony, ale z tego okręgu wyborczego Tomasz Buczek jest naszym kandydatem do sejmiku wojewódzkiego, liderem listy z okręgu właśnie obejmującego Rzeszów, obejmującego Łańcut, obejmującego Leżajsk i... Miasto Rzeszów, powiat Rzeszów, Łańcut i Leżajsk, wszystko. Tak jest. To jest okręg, z którego kandyduje Tomasz, natomiast tutaj mamy powiatową listę i bardzo się cieszę przede wszystkim, że tylu młodych ludzi, średnia wieku naszych kandydatów jest najniższa, chociaż warto powiedzieć, że to nie jest młodzież, to są już ludzie z doświadczeniem, prowadzący działalność gospodarczą, jak Izabela Pomykała, zaangażowani w życie społeczne, w sport, jak liderzy list w kolejnych okręgach wyborczych. Ja życzę tej ekipie, żeby weszła do Rady Powiatu i żeby wzięła tutaj sprawy w swoje ręce, żeby wniosła świeże spojrzenie, świeżą energię, odpowiedni poziom solidności, praktycznego myślenia, gospodarności, też ideowości, jeżeli chodzi o tradycyjne wartości i potrzebę ich obrony, bo tak jak to zostało wspomniane, zaczyna się tłoczenie przez instytucje państwowe różnych rewolucyjnych koncepcji światopoglądowych do głów czy do instytucji i ktoś musi patrzeć na ręce, co się dzieje w tej naszej władzy samorządowej. I od tego jesteśmy my, od tego są obywatele, którzy sami się organizują. Taki przykład samoorganizacji to właśnie wystawienie tej listy do powiatu i po prostu chciałbym bardzo serdecznie pogratulować, wyrazić swoje pełne poparcie. Dziś tutaj jesteśmy na konferencji prasowej, ale także w południe będziemy w Rzeszowie na takiej regionalnej konwencji wyborczej, także jeżeli ktoś będzie mógł z nami dojechać, to oczywiście widzimy się także jeszcze dzisiaj w Rzeszowie. Natomiast jeżeli chodzi o Łańcut, myślę, że wszystko jest przed nami. Chciałbym wziąć udział po wyborach w zjeździe samorządowców Konfederacji Województwa Podkarpackiego i żeby w tej ekipie byli młodzi czy w średnim wieku i kobiety i mężczyźni, którzy stoją tutaj za mną, samorządowcy z Łańcuta. Tego Wam życzę, powodzenia, ostatnie tygodnie kampanii wyborczej przed nami, przekonajmy do siebie jak najwięcej ludzi, każdy z nas ma tu rolę do odegrania, ja w tej chwili na poziomie parlamentarnym, Tomasz Buczek na poziomie sejmiku wojewódzkiego walczy, Izabela Pomykała
i cała ekipa na poziomie powiatu łańcuckiego. Myślę, że sukces jest w zasięgu ręki. Dlatego wszystko zależy w tej chwili od mieszkańców Łańcuta. Życzę odwagi w wybieraniu i wpuszczajmy świeżą krew do tego systemu. Dziękuję bardzo.